Cię. Wszyscy mają z tym problem, jak mnie przedstawiają, prawda? Najczęściej używają określenie była premier Polska, no bo to jest takie jakby najwyższa funkcja, którą pełniłam, więc w związku z tym to jest taka funkcja, która no, jakby od razu kwalifikuje człowieka, czy przynajmniej go określa. Ale też widzę, że w zależności, na przykład są jakieś konferencje naukowe, no to wyraźnie podkreślają, że jestem w tym momencie profesorem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. I to też jest bardzo, bardzo ważne. Jeszcze się pamięta o tym, że przez tyle lat byłam w Watykanie i też czasami tak się mnie określa. Natomiast właśnie się nawet dziwię, bo stale zapomina się o tym, że była ministrem sprawiedliwości. To jakby tak umknęło z pełnej świadomości, a z drugiej strony przecież to była funkcja, która mnie kosztowała bardzo wiele stresów. Chyba jestem jednak osobą, która poszukuje rozsądnego kompromisu. To nie jest tak, że jak się uprę, to koniec. Wydaje mi się, że konieczne jest i ważne poszukiwanie dialogu, rozmawianie z każdym i poszukiwanie, gdzie możemy się spotkać. Nie lubię mówić o sobie i nie lubię stale opowiadać o sobie historii. Ja sądzę, że ciekawsze jest, jak słucha się, co ktoś inny ma o człowieku do powiedzenia. Jej biografia jest biografią bardzo specyficzną, bo to jest taka biografia, która była możliwa tylko dzięki temu, że nastąpiła w Polsce ta olbrzymia zmiana, ale ona jednocześnie tę zmianę współtworzyła. Czyli jej biografia wynika z polskiej historii, ale jest jednocześnie częścią tej zmiany, zwłaszcza tej zmiany olbrzymiej w 1989 roku. Jak do tej pory przez 25 lat była jedynym premierem kobietą i to się liczy w bardzo trudnym okresie. Dzisiaj mówi się o kryzysie, ale to, co było w roku 1992-1993, te 15 miesięcy jej rządów, to trudno sobie wyobrazić, nawet nie było VAT-u wówczas jako rodzaju podatku, także byliśmy daleko, daleko poza Europą Zachodnią, a dzisiaj jesteśmy krajem, który z nimi konkuruje. Ja myślę, że to była kwestia wrażliwości społecznej, to, co ją doprowadziło do polityki. Takiej wrażliwości na drugiego człowieka, na ludzi, na sprawy publiczne. Pamiętam naszą rozmowę po tym, jak to właśnie ta propozycja do niej dotarła. To na pewno nie była rozmowa osoby, która by kładła się spać przez ostatnie parę lat z myślą o tym, jak to będzie dobrze, gdy zostanę premierem. Zdawała sobie sprawę z tego, że to jest nie kwestia tego, czy ona chce, czy nie chce, że to jest kwestia odpowiedzialności. W swojej działalności poselskiej uważała, że najważniejszą formą działania posłów są komisje poselskie i to, co posłowie robią poza salą posiedzeń. Wielu zachęcało ją do tego, żeby więcej występowała. Dziennikarze chętnie zestawiają, ile razy kto występował na forum Sejmu. Mówiła, że to nie ma sensu, to są wystąpienia tylko po to, żeby przyciągnąć wyborców. Natomiast merytoryczna praca odbywała się gdzie indziej i temu poświęcała wiele czasu. Jest jedyną Polką, która tyle funkcji piastowała z takim sukcesem i z takim honorem, z taką postawą, z taką godnością ogromną. To się przecież nikomu jeszcze nie zdarzyło w Polsce, ale sądzę, że aż z taką ilością obowiązków, które wszystkie cudownie spełniała, nie zdarzyło się chyba nikomu w świecie. I to za mało chyba się akcentuje właśnie przez jej postawę, przez jej skromność, przez tą umiejętność rozmowy. Powierzono jej funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Ustawodawczej. Później została delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Stanęła na czele 12-osobowego zespołu reprezentującego Polskę. Na samym Zgromadzeniu Parlamentarnym powierzono jej funkcję wiceprzewodniczącego. A zatem już wtedy, zanim została premierem, widziano w niej bardzo ważną postać. Ona była jednym z nielicznych specjalistów prawa konstytucyjnego, prawa ustrojowego, więc w tym okresie, kiedy się tworzyło konstytucję, kiedy tworzyło się podstawowe akty, to jej udział w tym zakresie był zupełnie nie do przecenienia. Praca polegała na tym, że wręczyła nam nominacje, ustaliliśmy zadania i każdy poszedł do swojej pracy, bo w tej pracy właśnie najważniejsze jest to, żeby wybrać osoby i obdarzyć je zaufaniem. I Hanka obdarzała zaufaniem osoby, które wybierała sobie do współpracy i już potem się z zachorowanym premierem właściwie nie spotykaliśmy, przesyłaliśmy mu tylko opinię. Poznałem panią Hannę Suchocką przy okazji sprawowania przeze mnie Urzędu Ministra Sprawiedliwości Republiki Włoskiej. W tym samym czasie pani Hanna Suchocka sprawowała również Urząd Ministra Rzeczpospolitej Polskiej i w tym kontekście mieliśmy okazję się spotkać. Pamiętam ją jako osobę bardzo sympatyczną, bardzo miłą. Pani Hanna Suchocka to osoba otwarta na dialog, która potrafi wsłuchiwać się w argumenty innych. Jakkolwiek broni swoich racji, to jednak potrafi je przedstawić w sposób bardzo kulturalny, nie narzucający się. Bardzo sobie cenię ten styl dialogu, że tak on wygląda. Z całej tej działalności rysował się taki obraz osoby kompetentnej, życzliwej i bardzo przyzwoitej, ja bym powiedział taki o pewnej moralnej integralności, że ją po prostu lubiano. Z największym szacunkiem odnoszę się do tego okresu, do tych ludzi, którzy w owym czasie mieli bezpośredni udział w sprawowaniu władzy wykonawczej. Na czele ówczesnego rządu stała właśnie pani Hanna Suchocka. Natomiast to nie byli ludzie, którzy mieli jakiś kompleks, powiedzmy, partnera, z którym rozmawiają. Tym partnerem Stolica Apostolska. Bronili interesów, chcieli uregulowania, wnosili na miarę swoich zdolności i znajomości sytuacji wszystko to, co należało w ten czas wnieść i patrzyli perspektywicznie w przyszłość i ja im dzisiaj składam wyrazy uznania. Człowiek nigdy nie wie, podejmując decyzję, która w danym momencie wydaje się decyzją trudną i właściwie kończącą jego karierę, nigdy nie wie, czy to nie jest potrzebne, czy to właśnie nie jest ten fundament, od którego się potem odbudowuje coś. Zostałam posłem w roku 80, w tamtych latach, kiedy nie było jeszcze Polski, to nie był jeszcze Sejm Okrągły, tylko to był jeszcze Sejm PRL. I zostałam, znowu można powiedzieć paradoksalnie, właśnie dlatego, że wtedy, w tym 68, powiedziałam nie i nie wstąpiłam do partii, a jak już mówiłam, byłam wtedy członkiem Stronnictwa Demokratycznego już w 68, bo mi się wydawało, że to jest taka partia, gdzie było mnóstwo fajnych kolegów właśnie na Wydziale Prawa. Wtedy już też był taki parytet w Sejmie, że musiała być kobieta, więc kobieta spoza PZPR-u, zatem wybrali kobietę ze Stronnictwa Demokratycznego. Wydawało się, że to będzie taka marionetka czy paprotka, jak to się ładnie mówi. Tymczasem jak wybuchła Solidarność, okazało się, że Hanna Suchocka została ekspertką Solidarności. Głosowała potem w kolejnych głosowaniach przeciwko stanu wojennemu i przeciwko zatwierdzeniu stanu wojennego i przeciwko delegalizacji Solidarności. W związku z tym najpierw ją zawiesili w SD, potem ją wyrzucili, potem nie mogła pracować na uniwersytecie i wykładała, związana była z panem, z Polską Akademią Nauk i wykładała o demokracji, o prawach człowieka, o tych wszystkich rzeczach związanych z podstawowymi wolnościami poza uniwersytetem. Wtedy powiedzenie nie, to muszę powiedzieć, nie wiadomo było, czym się to skończy. To było jednak bardzo duże ryzyko. Ludzie sobie nawet nie potrafią tego wyobrazić obecnie. Że to jednak była tylko taka malutka wysepka, kilka rąk, które zagłosowały przeciwko delegalizacji Solidarności wśród 460 posłów. Niesamowite. Także to wymagało jednak pewnej odwagi wtedy i takiego zdeterminowania. Rozwalanie tego mojego rządu rozpoczęło się ze strony właśnie Solidarności. Wtedy. I muszę powiedzieć, że Solidarność jakby patronowała powstaniu tego mojego rządu, wtedy Janek Królewski i inni powoływali go, a potem przyszła zmiana pewna, no i Solidarność uważała, że trzeba ten rząd rozwalić, bo jest za mało prorobotniczy. I w tej sytuacji tak sobie wtedy myślałam, zwłaszcza jak było głosowane to wotum nieufności, że mówię, że historia wróciła do mnie znowu, ale w trochę innej odsłonie, prawda? Że ja w roku 82 pokładam wszystko na jedną szalę, głosując przeciwko delegalizacji Solidarności i teraz ta Solidarność obala mnie w roku 93, 11 lat później. Ale mówię, no ale o to nam szło, prawda? Żeby była wolna Polska i demokratyczna. My żyjemy w okresie, kiedy media odgrywają bardzo wielką rolę i te media są zorientowane na taką uproszczoną wizję. To musi być wszystko bardzo wyraziste, błyskotliwe i w istocie rzeczy zamyka cię w 30 sekundach. Otóż życie nie jest ani błyskotliwe, ani takie wyraziste, a bardzo często to jest taka szara codzienność, w której ta praca i wypełnianie tych funkcji poza tą główną sceną polityczną jest równie ważna, a niekiedy ważniejsza niż konferencje prasowe, czy jakieś bonmoty, czy aforyzmy wygłaszane w obliczu kamer, Jupiterów i na konferencjach prasowych. Nie można chodzić na łatwe kompromisy, nie można zawierać wszelkich kompromisów, ale że trzeba zawsze wiedzieć, że kompromis jest także instrumentem politycznym. I teraz najtrudniejsze jest to, żeby umieć ocenić, kiedy to jest ten właściwy kompromis. Ten dobry, ten mądry, a nie tak zwany zgniły kompromis, jak się określa. Jak pamiętam siebie z dzieciństwa, to jedną cechę, która zawsze mi towarzyszyła, to było to, że ja zawsze byłam taka ciekawa świata. Lata dziecięce i wczesne młodzieńcze spędziłam w Pleszewie, ale ten dom w Pleszewie nie stwarzał mi zamknięcia, tylko stwarzał mi otwarcie. I w tym domu nauczyłam się świata i tęskniłam za tym światem. Nie miałam wówczas możliwości jako dziecko wyjeżdżania. Rodzice ani nie byli specjalnie zamożni w tych warunkach, w których przyszło nam żyć przed wojną, owszem, ale po wojnie już nie. No ale przede wszystkim dbali o wykształcenie i dbali o to, żeby zapalić w nas tę ciekawość świata. Ja się wychowywałam w okresie, w którym nie było telewizji. Myśmy musieli w domu sobie czas organizować, spędzać, rozmawiać. Rozmawiało się o książkach. Pamiętam, moja mama była, mimo że farmaceutką, była taką możemy powiedzieć, autentyczną humanistką. I ona wprowadzała nas w poezję Mickiewicza, Słowackiego. Brzmi to może tak czasami sztampowo, ale to tak było, że ona nam czytała fragmenty, nie wiem, Fontanny Bakczysaraju. Przy okazji nam opowiadała, co to jest ten Bakczysaraj, skąd to się wzięło, dlaczego. Przed każdym pójściem do opery to nas przygotowywano do tego, co to jest, dlaczego, skąd się to wzięło. Także ja muszę powiedzieć, to było to otwieranie się na świat z tego małego miasta. W czasach studenckich należała do grona założycieli chóru akademickiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Przez kilka lat śpiewała w tym chórze. Ja sam też później w tym chórze śpiewałem, ale nigdy wspólnie nie zaśpiewaliśmy na forum uczelni. Gra na fortepianie, to wyniesione z domu. Bardzo interesowała się też sztuką i to widoczne jest w ostatniej książce, którą wydała, książce o kościołach stacyjnych w Rzymie. To zainteresowanie i jej dużą wiedzę miałem możliwość zobaczyć już tu w Wielkopolsce, kiedy odwiedzaliśmy różne miejsca, gdzie porównywała ciekawe obiekty z różnymi innymi, które widziała już wtedy w wielu miejscach świata. Nasza przyjaźń już jest bardzo długa, można powiedzieć, a wstyd się przyznać, bo 34 lata w tym roku. Myśmy się poznały jako dwie młode naukowczynie, to znaczy na stypendium w Leiden. To był taki program letni Summer School of American Law i Hanna Suchocka wtedy była stypendystką z Uniwersytetu Poznańskiego, a ja byłam stypendystką z Uniwersytetu Warszawskiego. Pamiętam ją jako taką bardzo wesołą i w dobrym tego słowa znaczeniu towarzyską i zabawową osobę. Nawet był taki tak zwany Polish Garden, bo tam żeśmy się spotykali po zajęciach. No i żeśmy tam co nieco jedli, popijając też. Także to było takie hasło, jak żeśmy kończyli zajęcia. O, bardzo często, może nie codziennie, żeśmy szli do Suchockiej, do Polish Garden, żeby trochę się rozerwać. Są takie osoby, które ze względu na ich wiedzę, doświadczenie, pozycję, powodują, że czujemy się w ich towarzystwie gorsi, albo skrępowani, albo jacyś tacy mali. W przypadku obcowania z Hanką się tego w ogóle nie odczuwa. Ona ma taką naturalną zdolność traktowania nadzwyczajnych zadań, które przyszło jej wypełniać, w taki, powiedziałabym, wręcz zwyczajny sposób. To znaczy naturalnego przechodzenia z komnat watykańskich na rynek, na którym trzeba kupić warzywa i przygotować obiad i potem przeprowadzić albo bardzo piękną rozmowę ważną, albo taką sobie rozmowę, jak to bywa między paniami. Ona zupełnie nie daje ludziom odczuć tego, że jest w innej w stosunku do nich pozycji. Pani profesor Suchocka jest członkiem Komisji Weneckiej. To jest komisja, której nazwa brzmi Demokracja przez prawo. I to jest komisja, która jest niezależnym organem eksperckim, działającym pod egidą Rady Europy. I ta komisja zajmuje się przede wszystkim doradztwem dla państw, społeczeństw, które przechodzą przez transformację polityczną, społeczną. I w ramach tej komisji wiem, że ostatnio profesor Suchocka zajmowała się na przykład reformami wymiaru sprawiedliwości na Ukrainie. Hanna Suchocka dała taki przykład, że język włoski stał się drugim językiem. Ona mówiła świetnie po włosku i to otwierało dodatkowe możliwości w porozumieniu z kurią Stolicy Apostolskiej, której dyplomaci słyną z niezwykle wysokiego poziomu kompetencji. I ta dyplomacja watykańska jest właściwie taką trochę zakonserwowaną formą działania dyplomacji XIX wieku. Te korytarze dyplomatyczne, wysokie progi za śpiżową bramą są dla bardzo wielu nowoczesnych dyplomatów trudne do zrozumienia. Ona je bardzo szybko opanowała i była niezwykle skuteczna. Pani Hanna Suchocka jest przede wszystkim obywatelką Europy. To jest kobieta Europy. Nasze dzisiejsze spotkanie dotyczy przestrzegania praw obywatelskich, praw podstawowych w Europie. Cieszę się, że po naszym wspólnym spotkaniu, kiedy pełniliśmy urzędy ministrów sprawiedliwości w naszych krajach, a następnie stawaliśmy na czele instytucji takich jak ambasada czy Trybunał Konstytucyjny we Włoszech, że teraz możemy się spotkać jako wykładowcy akademiccy, jako profesorowie uniwersytetów europejskich, jako profesorowie prawa w Europie. Gdyby była jeszcze przetrwała jakiś rok czasu, to byłaby dziekanem Korpusu Dyplomatycznego przy Stolicy Apostolskiej, bo tam się zostaje i poprzez kompetencje, i poprzez wysłużone lata. I ten okres zbliżał się do tego, żeby została dziekienem Korpusu Dyplomatycznego w ambasadorze przy Stolicy Apostolskiej. Cieszmy się, doceniajmy, cieszmy się z takich ludzi, którzy czasem bardziej doceniani są poza ojczyzną, aniżeli w kraju. Jak wiedziała, że ma się pożegnać z Rzymem, bardzo nad tym bolała, bo bardzo kochała Rzym, zresztą dała temu wyraz w swojej książce Pasje rzymskie, bo to jest nie tylko kwestia pewnego stosunku do kościołów i do tych pewnej tradycji historycznej, ale także stosunku do miasta. Prestiż instytucji akademickich zależy przede wszystkim od tego, kto w nich pracuje. To nie ulega wątpliwości. Możemy mieć wspaniałe budynki, możemy mieć wspaniałe rozwiązania informatyczne, ale zasadniczą rolę odgrywają ludzie. I jeżeli chodzi o to, w jakim sensie ten prestiż się kształtuje się w dwojaki sposób oczywiście. I to jest banalne, co powiem, ale warto czasami o tym przypominać. To jest po pierwsze poprzez wyniki badań, które są prowadzone właśnie przez pracowników uniwersytetu, i po drugie przez dydaktykę, czyli przekazywanie wiedzy studentom. I tutaj zysk uniwersytetu w postaci przyjścia pani profesor Suchockiej jest w obu tych dziedzinach ogromny. Bardzo sobie cenię to, jak mnie studenci angażują, jak na przykład chcą ze mną rozmawiać, zapraszają na spotkania, w których chcą, żebym coś powiedziała, żebym z nimi dyskutowała, żeby oni się spierali ze mną. I to jest bardzo ważne. Zresztą zawsze studentom mówię, że ja przychodzę i pewne rzeczy im mówię, ale oni mają prawo każdej chwili mi przerwać i każdej chwili zadać pytanie, bo to ja nie jestem ten, co niby na uczelni ex-katedra mówi, ale oni mają prawo także i przerwać mi w momencie, kiedy uważają, że coś jest może nieprecyzyjne, czy niejasne, i oni to robią. Podejmowała decyzje, wprowadzała je w życie, była konsekwentna, ale miała bardzo dużo ciepła w sobie. Znaczy tego, co jest niezwykle ważne dla jednak mimo wszystko traktowania społeczeństwa nie w sensie inżynierii społecznej, a traktowania społeczeństwa jako partnerów. Naturalny, kochany, mądry człowiek, mający takie odczucia przyjacielskie i znakomite stosunki z ludźmi, a z drugiej strony wielka postać historyczna, składnik historii polskiej. Jak żeśmy jechały na nasz zjazd, dziesięciolecie naszego właśnie zjazdu w Leiden, samochodem do Holandii, to żeśmy przez cały czas dyskutowały, powiem nawet może kłóciły się, bo ona była za mazowieckim, a ja za Wałęsą. Jednym słowem, jak widać, mimo różnych emocjonalnych takich różnic i dyskusji, przyjaźń między nami jest wartością nadrzędną. Bardzo dużo siły ja jednak czerpię z mojej wiary. To jest dla mnie bardzo ważne. Ja dopiero znacznie później weszłam w rekolekcje ignastiańskie czy tego typu kwestie, które kształtują, ale do pewnego momentu to tak jakby intuicyjnie bardziej postępowałam, ale to mi dawało bardzo mocno oparcie. Wiedziałam, czego się trzymać. Nie mam różowych okularów, tylko raczej ciemnej. Raczej zawsze z perspektywy patrzę, widzę swoje porażki, a nie widzę tych sukcesów, dlatego było mi tak trudno powiedzieć o nich tutaj.